Zdecydowana większość Polaków twierdzi, że jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. Średnio Polacy na seks poświęcają 35 minut. Mówię średnio, to są te pieszczoty i gra wstępna i stosunek seksualny. Sam czas trwania stosunku seksualnego, no Polacy mówią, że to jest około 14,5 minuty. To jak to ze średnią, to jest tak, że jedni mają 5 minut, inni mogą mieć więcej niż 20. Jednocześnie Polacy mówią, że w życiu mamy średnio około 4,5 partnera w życiu. I to jak znowu ze średnią jest. Jedni mają to szczęście, że mają jedną osobę na całe życie, a inni mają 8 lub więcej partnerów seksualnych. Ale Państwo często mnie pytacie, jak często Polacy współżyją seksualnie. Ja myślę, że to jest ważne pytanie, ale najważniejszym pytaniem, czy najważniejszym stwierdzeniem jest to, na ile Polacy są zadowoleni z życia seksualnego. A 9 na 10 badanych Polaków twierdzi, że jest zadowolony. Pytanie, czy warto im to poczucie szczęścia burzyć? No bo to jest tak, żeby sypialnia miała pewne urozmaicenia w sztuce miłosnej, to na to tak, trzeba mieć najpierw tą sypialnię. A przecież nie wszyscy dysponują mieszkaniami, w których w dodatku jest sama sypialnia do dyspozycji. No to taka prawda. Wiele młodych par mieszka przecież z rodzicami. Do tego trzeba mieć czas. Na seks trzeba mieć czas. No a tutaj no, mamy tak, jedni są zapracowani, jeszcze studiują, pracują, dokształcają się albo długo pracują, żeby zarobić więcej, a jeszcze inni mają różne pokusy, na przykład internet.